Cześć, witam was serdecznie. Sorry, że nic nie wrzucam, ale po prostu nie mam wam albo co pokazać, bo nie ma aut, albo po prostu nie jeżdżę, więc wam nic nie pokażę. Dzisiaj trzy samochody, bez mojej oceny stanu i opinii, czy warto, czy nie. Zostawiam to ostatnio wam, jak wiecie. I zaczynam od pierwszego samochodu. Jest to Skoda Fabia 2011, silnik benzynowy. Podstawowy, 60-konna jednostka. Samochód jest oczywiście uszkodzony. Są to samochody z tak zwanych aukcji wystawianych przez warsztaty typu KFZ, ATU z minimalnym, podstawowym zakresem opinii uszkodzeń. Tutaj mam uszkodzone zawieszenie, jak widać z lewej strony auto gdzieś do rowu wpadło, jest uszkodzony wahacz, jest uszkodzony drążek, końcówka drążka, auto odpali, ono jedzie, ale wiadomo jest, jak widać, rozbieżne. Dodatkowo jest uszkodzony zderzak przedni, wszystkie osłony dolne są uszkodzone, scharata namiska, środkowy układ wydechowy, jest uszkodzony w dodatku samochód troszeczkę od spodu, jeżeli chodzi o cały układ wydechowy, w ogóle o podłogę, elementy zawieszenia typu tam belka, sanki, no już znacznej takiej już postępującej korozji. Oczywiście jest to do ogarnięcia, do konserwacji, do czyszczenia i tak dalej. I teraz tak, samochód w środku, no golas, totalny golas. Mamy kierownicę, jest klimatyzacja manualna, jedna poduszka ABS, radio, z tyłu korbotronik i w zasadzie tyle. Według dokumentacji pochodzenia pierwszy właściciel. Na miejscu się okazuje, że oczywiście jak najbardziej pierwszy właściciel jest zerówka, natomiast jest to firma Autovermietung, czyli wypożyczalnia samochodowa, czyli liczba właścicieli 1, liczba użytkowników do ustalenia. I teraz tak, auto podobno kosztowało, nie widziałem, ale tak mówili na miejscu 2000 euro. Na dzień dzisiejszy, czyli listopad 2022. Do wymiany opona, felga, przednie zawieszenie z lewej strony, plus tak zwany opis uszkodzenia inne. Uszkodzenia inne, które mogą wynikać w tym samochodzie. Jakie one są? Są one niewiadome, nieopisane. Dopiero po przyjeździe na miejscu się to wszystko okazuje. Niestety auto musi być wcześniej zaliczkowane bądź zapłacone z góry. Zobacz, ile taka Skoda kosztuje u nas w Polsce. Znalazłem trzy takie bardzo podobne samochody. Oczywiście tu jest przebieg 150 tysięcy, od razu już mówię, ale 60-konna jednostka. 60-konna jednostka. Tu jak widzicie, samochód jest cały, nic mu nie dolega. Natomiast uszkodzenia inne, które są nieopisane, które są jedną wielkim niewiadomym, to jest ryzyk, fizyk, bierzesz albo nie bierzesz, mogą się pojawić większe lub mniejsze. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze zimówki, on jest na zimówkach, takich jeszcze w miarę do dojeżdżenia, może na sezon na jakimś tam płaskim terenie w góry się już nie nadają. I teraz tak, dwa klocki euro plus przewiezienie, plus naprawa rzeczy wiadomych, plus rzeczy, które były słabo widoczne, ale jednak one są. Z tych rzeczy, oprócz tego tutaj, co wam wymieniłem, do tego samochodu dochodzi praktycznie malowanie i naprawa błotnika. On jest przekrzywiony, on jest gnieciony, tego może nie widać na pierwszy rzut oka. Natomiast drzwi tutaj to nie jest brud, to co widzicie, to jest zaharatanie i to jest wgniecenie, tak? Więc do malowania mamy jedne i drugie drzwi z lewej strony, plus ten oczywiście błotnik, jeżeli chodzi o wizualizację, naprawę wizualizacji samochodu, plus do tego jeszcze dojdzie tutaj, zaraz wam pokażę, o, próg, tak samo, próg, wszystko jest do malowania. Także za 13-14 tysięcy można kupić identyczną w Polsce bez przygód od osoby prywatnej, bez tego. Także tak wygląda i prezentuje się nam Skoda, pierwszy samochód. No i pokazuję wam teraz tutaj drugie auto, jest to Seat Exeo, rocznik 2009, z dwulitrowym silnikiem diesla. Auto bardzo, jak to się mówi, atrakcyjne w ogłoszeniu, to znaczy tak, pierwszy właściciel, salon Niemcy, udokumentowany bardzo niski przebieg 130 tysięcy, faktycznie po winie wychodzi, że to auto tyle ma, zgadzają się wszystkie wpisy, faktury, TIFy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Auto zasadniczo praktycznie można powiedzieć całe, ale mające kilka takich mankamentów, co jest opisane, że jest do poprawek lakierniczych, do poprawek. Czyli nie ma jakichś tam, powiedzmy, większych uszkodzeń blacharsko-lakierniczych, ale jest ono do poprawek, plus oczywiście inne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc wizualnie jest to kolor czerwony, bardzo fajny, wiadomo, ten kolor wyblaknięty czasami na tych autach. Trzeba się tym samochodem po prostu zająć, ale zanim się tym zajmiecie, czy jakieś tam polewki, nie polewki, inne rzeczy, trzeba popatrzeć, cały zderzak wygląda tak przednie, jest cały poobijany, w dole połamany. Tu mamy już uszkodzony błotnik,
jak widać, do malowania, do zrobienia. Uszkodzone drzwi. I to, co nie jest uwzględnione, czyli brak historii poprzedzającej ten samochód, czy auto wcześniej coś miało. Więc tak staram się Wam stanąć i teraz popatrzcie sobie. Widzicie to? To już było robione. Mówiąc szczerze, drzwi pokazuje auto cały oryginał, natomiast te drzwi są już wcześniej, kiedyś tam wymieniane, jedna szyba z innego rocznika, whatever, nieważne, prawda, mamy 13-letnie auto, ale to też nie jest uwzględnione. Ktoś, kto chciał, bez przygód, no to już niestety auto z przygodami. Seat oczywiście już lepiej wyposażony, fajnie auto wyglądające, duże. Tu widać, ten kolor jest taki już inny na każdym elemencie, tu nie chodzi o nic, ale jest po prostu wyblaknięty. No i tutaj mamy znowu inne, czyli uszkodzony kolejny błotnik, czyli mamy już praktycznie 3-4 elementy do malowania wizualizacyjnie, tamta sprawa. Natomiast inne uszkodzenia, inne nieopisane, które mogą być, więc już mówię, co się dzieje. Samochód nie posiada ani sprzęgła, ani dwumasu, ani skrzyni biegów. To znaczy, one są na miejscu, ale tak, po odpaleniu, po przejechaniu się skrzynia wydaje dziwne dźwięki, biegi wchodzą bardzo ciężko, praktycznie po dodaniu gazu na wyższych biegach obroty rosną, auto jedzie dalej tak jak jechało, po czym dwukrotnie się zdarzyło, że bieg się zablokował w skrzyni biegów, pedał sprzęgła, wpadł mi do ziemi i auto zostało na tym biegu, na jakim było. Trzeba było odpalić go znowu. Masa błędów w samochodzie. I na końcu po prostu dał mi jeszcze, jak to się mówi, ciała ten samochód, ale to Wam powiem później. Więc generalnie, widzicie, cena. Cena 3,5 klocka. 3,5 klocka za ten samochód. Atrakcyjna, niby nie atrakcyjna. Okej, tak wygląda środek naszego Seata Exeo. Auto nie jest poniszczone, nie jest jakieś uszkodzone, poprzecierane itd., itd. Oczywiście stan czystości w środku, jak w każdym samochodzie, w większości z Niemiec, wiadomo, już nie będę się powtarzał. Tak wyposażony, całkiem nawet dość wyposażony, uświniony standardowo. Natomiast co dalej? Co dalej, jeżeli chodzi o sam samochód? Patrzyłem tutaj w kraju, podobne auta w granicach 18-19 tysięcy można kupić. Ten, jak już wcześniej wspomniałem, z biegami jest problem. Teraz biegi, jak widzicie, chodzą perfekcyjnie po uruchomieniu silnika, który, zaraz Wam powiem, czemu się już nie uruchamia, biegi się blokują. Auto szarpie, obroty wchodzą, skrzynia wyje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po pracy na biegu jałowym, tam już pod tym całym KFZ-em, auto po jakimś czasie wyskoczył czek, zaczęło dziwnie pracować, dziwne odgłosy z rury wydowej, aż zgasło i przestało odpalać. Masa błędów aktywnych, niemożliwość skasowania, więc coś się z samochodem dzieje. To jest tak, się po prostu kupuje diesla i w 13 lat się robi 130 tysięcy, zamula się nim po mieście. To jest właśnie taki efekt. No i to są właśnie te inne, które mogą wyskoczyć, a nie są one opisane i tak dalej. Na pewno akcja ze skrzynią i akcja z silnikiem była znana wcześniej, ale tak jak mówię, są to jakieś proste aukcje dla ludzi, jak to się mówi, ogólnodostępnych. Cena niby się wydaje atrakcyjna, chociaż tak jak mówię, fajny, dopasiony model, ale taki już naprawdę dopasiony, z porobionym wszystkim, no 25 trzeba u nas w Polsce dać tysięcy złotych, natomiast takie jeżdżące zwykłe, ala coś ten, oczywiście nie z takim przebiegiem, z przebiegiem ponad 200 lekko tysięcy, za 18 też można kupić. Tutaj pierwszy właściciel, salon, niski udokumentowany przebieg, ale dużo, dużo, dużo mankamentów. Oczywiście ja Wam opinię zostawiam, Wam oczywiście, czy to jest, ma sens, czy nie ma sens. Pytanie, co wyjdzie tu ze skrzynią, sytuacja jest wiadoma, z uszkodzeniami blacharskimi też wiadoma. Natomiast co tam będzie w silniku? Może być zwykła pierdoła jakaś, jakiś czujnik, prawda? Jakaś wzdura, a może też być coś więcej, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Niestety te samochody są tak wystawiane, że musi być, tak jak mówię, kupno zaliczkowane, czyli tak zwany Anzahlung, a później płatność przy odbiorze, lub oczywiście nie płatność przy odbiorze, ale ten Anzahlung to jest praktycznie 40% samochodu. Tak to mniej więcej wygląda, więc tutaj jakieś tam koszty ktoś ponosi. No i przywiezienie wszystkiego tak dalej, tego samochodu, opłaty, naprawa tego wszystkiego, no trzeba to policzyć, jak to wyjdzie, plus oczywiście nie wiadomo, co tam się dzieje z tym silnikiem. Oczywiście to jest osoba prywatna, właściciel był na miejscu, żadna tam wypożyczalnia, czy tam żaden serwis, normalne auto, ale tak mówię, jeżdżone, zamulane po mieście, taki jest właśnie tego później, dokładnie mówiąc, efekt. Dobra, czy Wam tu coś pokażę? Jedyny plus to są dobre opony w tym samochodzie, są dwuletnie, bardzo grube,
i całkiem fajnie. Natomiast tak jak mówię, reszta jest do ustalenia. No i dobrze, pozostaje nam trzeci samochód. Jest to Renault Clio z 2017 roku, dokładnie wrzesień, wersja Limited, z silnikiem benzynowym 1.2. Samochód jest uszkodzony, uszkodzeniu uległa tylna jego część, tutaj Wam już pokazuję. Jest uszkodzona klapa, jest uszkodzony zderzak, lampa i tutaj tylne nadkole w tym samochodzie. Jest tu tylko to i nic więcej tutaj nie ma, już to sprawdzone jest. Oczywiście tutaj elementy uszkodzone, znane, wiadome, dość fajne zdjęcia były nawet zrobione, dość fajnie było opisane, dość szczegółowo nawet bym powiedział, także całkiem po prostu fajnie. Auto w środku czyste, zadbane, no tak normalnie w miarę wyposażone. Zasadniczo do tego Clio nie mam nic. Oczywiście auto jest w automacie, więc cena troszeczkę jest wyższa tych aut niż aut ze skrzynią manualną. Także tutaj całkiem fajny samochód. Oczywiście auto jezdne, mimo tych wszystkich uszkodzeń. Automat, jak już wspomniałem wcześniej. No i można powiedzieć, że auto uszanowane, za wyjątkiem znanych tutaj tylnych uszkodzeń. No i tak wygląda tył tutaj naszego samochodu, wnęki, to wszystko jest ok, nie ma się do czego doczepić, poza tym zdjęcia były bardzo dobrze zrobione, wszystko było fajnie opisane, tutaj ktoś, jak to się mówi, się przyłożył do tego samochodu, ocenił nadkole, poszycie do wymiany, lampa, zderzak, te wszystkie plastiki, tylna strefa z lewej strony, klapa, zderzak, no jest to tak fajnie wszystko opisane, tu się nie ma do czego doczepić, jest fajnie auto opisane, kawa na ławę, wiemy co jest, także nawet jak ktoś chce to potrafi to zrobić, tak? Także zasadniczo tyle. Natomiast co do wyceny samego samochodu, a czemuś to nie chce otworzyć? Masakra, czekajcie, coś handsfree nie działa. Wyposażony tutaj te głośniki Bass Reflex. Już Wam pokażę, że to auto ma tyle, przynajmniej ile ma, czyli wiadomo. Wyposażenie takie jak widać, jest ten kolorowy display, klimatyzacja, no ładny środek. Natomiast co jeszcze, słuchajcie, udało mi się ustalić cenę pojazdu, cenę tego samochodu. No więc cena tego samochodu na tą chwilę to jest 9000. 9000, no więc zobaczcie, ile taki sam kosztuje u nas. Znaleźliśmy w Renault takie auto z polecenia, takie Clio, całe, z identycznym wypasem, w innym kolorze, bez żadnych szkód, bez żadnej historii. W Polsce też za 9000 euro, czyli za 40 tam 2000 zł. A tu trzeba jeszcze przywieźć, opłacić, naprawić, zrobić i tyle. Także zasadniczo macie te trzy samochody. Wam zostawiam ocenę opłacalności, czy warto było, czy nie. Począwszy od tej Skody Golasa BD Edition z uszkodzeniami, tymi, które widać, plus te, które wyszły, plus te, które jeszcze ewentualnie wyjdą, tak? Skoro można kupić takie za 14000, czy warto było dawać dwa i się w to bawić. Co do Seata, tak jak mówię, troszeczkę niewiadomych, troszeczkę rzeczy wyszło, troszeczkę historii wcześniejszych pokolizyjnych też wyszło. Co będzie dalej z tym Seatem, jeżeli chodzi o silnik, się okaże, jeżeli chodzi o skrzynię, dwoma sprzęgło, plus nie wiadomo, coś tam dzieje, czy jakieś tam wałki w skrzyni nie poszły i tak dalej, i tak dalej. Jaka finalna kwota wyjdzie. Myślę, że te wszystkie auta zamkną się na zasadzie wlał-wylał, bądź powiedzmy wyjdzie 1000 taniej, bądź w zależności co wyjdzie w Seacie, w silniku, może wyjść troszkę drożej i tak dalej. Natomiast co do Clio, no to tak mówię, za tą samą cenę stoi w Renault u nas w Bielsku taki sam, tylko bordowy. Ten przebieg troszeczkę większy, 38, ale bezkolizyjny, od pierwszego ościla, dwa komplety kół, łącznie z zimówkami na stalówkach, w takiej samej cenie, w jakiej to Clio stoi teraz, jak widzicie, uszkodzone, tak? Wielu z Was się zdecydowało na zakup auta tutaj właśnie krajowego, tak jak już wspomniałem wcześniej, niektóre zakupy się udały, niektóre trafiły do nas z rodziny z problemami i Wam je pokażę, także nie ma zasady, czy dobry od Niemca, czy dobry od Polaka. Czasami się trafi, czasami się niestety trafi też, ale, ale minę. No i to by było w zasadzie, słuchajcie, na tyle, co Wam mogę pokazać. Ja to jadę z wieś z powrotem na granicę i spadam zabrać nasze Opelki. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, hej.